Viva na first. Spróbujmy może sycylijską tym razem. Nie będzie grał sycylijskie, już udaje, że myśli. No może przecież spróbujmy smoczy. Przyspieszony, może się uda. Udało się. Postawmy gońca na G7. No właśnie. Dostał tymczasowego bana temporar... Oj. Napadamy. Troszkę nie ta kolejność posunieć, ale trudno, gramy. Widać, przeciwnik jest doświadczony. Damy mu skoczka dla wyrównania szans. Jak mi zbije na C6, wiem, że to jest niedobre, ale nie pamiętam dlaczego. Dziwna rzecz. Jeżeli do tej pory grał, to nie powinien być. Zobaczymy, po jakim czasie wycofa hetmana na D1. Jeżeli ktoś gra C4, to umie to stawiać tego czarno, to widzę. Będzie ciężko. Jeżeli ktoś gra C4, powinien znać ruch skoczek G3. O! Niespodziewajka. Nie. Tak ze mną grał Cezary Balicki w Mistrzostwach Polski w pierwszej lidze szachowej w 1977 roku, chyba w Częstochowie. Ojej. Zbić na C3 i zagrać D5? Zroszuję. Jestem dobrze wychowany, chociaż mogę zagrać D5 i rozwalić to tałataństwo. No zagram D5, rozwalę to tałataństwo. Trudno. Tu zrobiłem taki odkryty atak. I teraz nie wiem, którego zbić. Trudno, zbiję tego i zroszuję. Zbiję tego, tu powinienem sobie poradzić z tymi pionami i zroszuję. Chcę mi zbić tam, nie dam. I zroszuję. No liczę, że tu coś wygram. Liczę, że tu coś wygram. Na razie będę konsolidować pozycji. Wieża B8 i tak miałem zagrać. A może zbić na C4. Nie, no gram wieża B8. Co będę wymieniał dobrego? Zagram B6. Mam praktycznie piona więcej. Tak mi się wydaje. Tu piona ustawię na E6. Może ktoś mi pomoże. Nie ma jak bronić. Co on tu zagrał na tego piona? Tu przecież mogę mu zbić tego na C4. No chyba nie chcę wejść tam.
Zbije i będzie stał na wieży. No dobra, no zagram B6, trudno. Hetman H6 nie groźny, bo tam nie ma mata. A teraz już zbije tego. Nikt mi nie podpowiada, no pomóżcie coś. Pomóżcie coś, kochani. Tam się mnie pyta, czy tu może zagrać ze mną. Będzie symultana. Przypominam, że będzie chce zagrać symultana. Co to mi zagrał? C5. O. To zrobił mi szwindel. Nie mogę, nie mogę bić. Ale mogę wyskoczyć. O. Trudno, pozbył się jednego słabego piona. Może trzeba było zagrać B5. To takie zakrzymanie do rozwój. Ojejku. Nie mogę bić wieżą na B6. Żeby nie poprawił sobie wieży. Przerzucę gońca na E6. O, tu. Trochę moja przewaga zmalała. Czy on widzi, że chce mu zabrać piona? Widział skubany. Widział. No trzeba coś zrobić z linią D. Nie mogę postawić. Proszę, wieża D8. Piona B nie może brać. Pion B6 jest sztucznie broniony. Z uwagi na słabość pierwszej linii. Zauważył. Obronię. Kontroluję tu i tu. Ale nie widać, jak wzmocnić pozycję.
Dzień dobry, panie Tadeuszu. Dzień dobry, panie Andrzeju. O, z pienin śnieżnych. Śnieżne pieniny to znam. Nie mogę zagrać goniec D5, bo się wszystko wymieni i będzie remi. To może tak. Paka, jak mówią Rosjanie. Rosjanie, jak mówią, robią ruch, który nic nie zmienia, mówią paka. W pieninach byłem kilka razy, bardzo mi się podobało. Szczególnie tam szedłem od kluszkowców łagodnym podejściem i schodziłem do Krościenka i drugi raz schodziłem do... Ojejku, jaką mam sklerozę. Do Sztawnicy. A szedłem od Czorsztyna. Panie Tadeuszu, pan tam mieszka, czy... Ojojoj. No to co ty, no co to jest? No biorę. Ajajajajaj. No nie ma jak zaatakować C8. Nie ma. Nie ma, to kiepsko zagram. Gramy tu. Na A7 może przyjść, no może. I będzie mnie matował z linii 8. Ajajajajajaj. A, w Pruszkowie pan mieszka. W Pruszkowie. No tam widzę mata. Na wieża B8, hetman D7 zagra. Symultankę. Po tej partii krótko omówimy ją, zagramy symultankę. To on mógł tu? Mógł drań tego wziąć, ale to mu wieża się zaplątała. Szacha na D4 nie ma. A czyli dołem pan szedł. Ojo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 j
A jak pójdę hetmanem na C8? A to może zagrać wieżą na C7. No zobaczmy, jak u niego z końcówkami. Zobaczmy, jak u niego z końcówkami jest. Pion A idzie bardzo, bardzo szybko.
Nie chciał grać końcówki, a jak u niego jest z królem? Jak u niego z królem? Na G1 niechętnie. Powinniśmy ciągnąć króla do swojego. Witam pana Ruisa. Witam pana Ruisa. No spróbujmy tego szaszka. Zły on być nie może. A, tu jest szach na E5. Na E5 jest szach. I to jest jedyny szach, jaki jest. Bo mogę zagrać F6. Czuję, że wypuściłem wygraną i trzeba brać remis. Oj, 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 oj. No jak tak można grać? Chyba, że tam nic nie ma. Zagram F6. No szach na F4 to się wróci. A mogę grać król E2, hetman E2. No zagrajmy tak na razie. Trudno. Jak szaleć, to szaleć. Panie Ruiz. Pan wie, co pan nabroił, pan wcale nie jest zablokowany, nie będzie żadnego dodawania czasu, panie Ruiz. Panie Ruiz, to jest dodawanie sekund, jest dla cwaniaczków. Albo się gra na czas, albo się gra, nie gra na czas. Tu trochę domknęliśmy go. Także pani Ruiz, nie, to nie, nie problem polega na tym, to nie jest problem z czasem. Czas jest elementem gry, jak się kończy, no to się kończy. Tutaj mam jeden ruch, trudno, mam tu jeden ruch. Ten szach był zły. Bardzo przepraszam, ale mam teraz szacha. No co on tu ma szacha? Na D6 mam i na D2 mam szacha. I na G5 mam szacha. Mogę dać szacha na G5. Po szachu na G5 przyjdzie królem Tiu. Chyba trzeba wziąć piona. Wziąć piona C3 i potem się martwić, co dalej, bo pion C3. Oj, 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 oj. Szach na G5.
Szach na G5, król E3. Szach na... No bierzemy tego piona, trudno. Szaszek. Nie było tam pata, panie Ruiz. Nie było tam pata. Ale tu szaszka można jednego dać. Panie Ruiz, nie mówmy o tym. Było, minęło. Tu jest szach na F8. Trzeba uważać. No i co teraz? Można zagrać hetman E5, ale co to daje? Można dać szacha na G4. Król się schowa na F1. I można zagrać F5. No można zagrać hetman F5. No mata tam nie ma. Trudno. Mata nie ma. No ale potem zagra hetmanem na G7 i co? Nie ma ruchu król G5. Król G5 jest niebezpiecznym ruchem. Wisi goniec. O, witam pana Jana. Popsułem pozycję. Popsułem pozycję. No, panie Janie, proszę sobie założyć nowe to. I ma pan pecha, panie Janie, że użył pan słowa, które jest zakazane. No co on zagrał? F3? Dzień dobry, panie Pawle. Pan Jan Kreskówka pecha miał, że użył słowa, które jest zakazane. No muszę grać F5. No co mam zrobić? Zagra mi G4. Trudno. Mata nie dostanę. Na F4 wezmę ze szachem. Na G4 biję na G4. I nie ma goniec F3, bo goniec jest związany z przejściem do końcówki. O, witam pana Aleksandra.
Prywiet, panie Aleksandrze. Tutaj zagrał mi na szacha. Łaski nie robię. Muszę pchnąć piona. Obroniłem się. Dobry wieczór, panie Andrzeju. I co teraz? Na G4 bije na G4. No, dziękuję, panie Aleksandrze. Zdrowie u mnie żelazne. Spasiba. To, że wam żelają. No, muszę tego bić. Chociaż. A może zagrać. Ojojo, jest alternatywa. Jest alternatywa. Można pójść królem na... A nie, no, będzie mnie matował tu z F8. A jak pójdę na G5? No dobrze. A nie, no, jak pójdę na G5, to zbiję pionem piona. No muszę bić. Muszę bić. Tu cały czas wisi. Nie można odbijać hetmanem na F3, bo jest goniec F3 ze związaniem. Co, mata dostałem? Ojej, zagadał mnie pan Aleksander, mnie zagadał. Zagadał mnie pan Aleksander, nie widziałem. No co, co to mi tu zagadaliście, dobrzy ludzie? W 84 roku, to młody człowiek. Ja w 75 roku w Legnicy grałem w Mistrzostwach Polski Juniorów. Ajajajajaj, no i patrzcie, co mi się zrobiło. Co prawda, jeszcze nie widzę mata. Prawda, grozi szach i na hetman H5, hetman D6 i co wtedy? I płacz. A, może zbije piona ze szachem. No całe szczęście, że mam wtrąconego szacha. Ajajajajaj. No to zdrowie mi będzie potrzebne. Nie będę tego analizował. Zagramy szybką symultankę. Także panie Aleksandrze, chce pan zagrać symultankę, to trzeba się do klubu zapisać, szachowy uniwersytet i grać. Może to kobieta, może to Vivian. Ajajajajajaj. No trzeba było grać król G5. Król G5 trzeba było grać. Bo król G5 nic nie ma. Ojo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 j. I co mam zrobić? A, zagrał na H4. A, to ja zagrałem na H4. No, muszę się zasłonić. Jak wszystko wymieni, to niczyja. A jak zagra hetman D6, to szczęśliwie mam szacha. A nie bardzo mam szacha, bo mi przyjdzie... No to chyba remi chce. No to niech se weźmie remi już. Niech weźmie remi. No co, on nie chce remi? Po co stąd daje szacha? Zły człowiek.
Symultankę zrobimy. Niczyja. No całe szczęście. No chyba, że F4 zagra na wygraną. Proszę. Na wygraną ze mną gra. A jak pójdę tu... No idę tu. No muszę iść tam, bo jeszcze przegram. Oj. I tak mi grozi przegrana. Ale się skiepściłem. Moment, tu, on tam, ja tam, on tu, ja tu, on tu. A, wychodzę na swobodę. Oj, dał mi życie. Powinien król F2. To było miło z jego strony, że tak zagrał. No może tu, żeby zawsze kontrolować pole. A, on tu ma złego gońca. O, panie Pawle, kluczową informację pan mi podpowiedział. Jak dobrze mieć przyjaciół. Tu jeszcze jest taki niuans. Nie ma tego niuansa. Przy pionie na G4 nie ustawi mi króla w pacie. Wiem, jak zremisować końcówkę, goniec przeciwko gońcowi i pionkowi. To na szczęście ja wiem. Ustawił mi króla w pacie, nie wiadomo po co. Panie kapitanie, remi będzie, jak będę dobrze grał. On chce wygrać. A dostaje 15 sekund za ruch. I ma prawo wygrywać. Tu robiłem taką zagadkę. Czy ja bym dorobił hetmana? Proszę odpowiedzieć na pytanie. Czy białymi bym dorobił hetmana? Uczciwie gra, nie chce wygrać na czas. To bardzo ładnie z jego strony. No pytanie, czy bym dorobił białymi hetmana? Nikt nie wie.
Myślę, żebym dorobił. Po prostu przy gońcu i no właśnie, przy pionku na H7 pcham piona na H8 i dorabiam hetmana. Panie Andrzeju, witam pana Przemysława. Będzie symultanka za chwilę. Gram przy pionie na H7, przy królu H8 cofam gońca, król wychodzi na G7, pcham piona, dorabiam hetmana. Co prawda on go bije. Czyli bym dorobił hetmana. No, ale i tak, panie Andrzeju, ma pan rację. A czy państwo by dorobili hetmana? Takie proste pytanie. To za minutę gramy symultankę. Na 6. Pięćdziesiąt ruchów ma od tej pory. No nie, no ma więcej, bo może pchnąć piona jeszcze. Tu nie należy proponować remi. Tu czekamy, aż przeciwnik zmięknie. Panie Andrzeju, trzeba być członkiem klubu i wejść w zagraj w symultany, ale jeszcze za wcześnie. Jeszcze nie jest symultana założona. Jak mu tu podziękować?